rzymskiej. Przedtem było jeszcze w czasach Chrystusa było ocieplenie rzymskie tak zwane, a największe ocieplenie, niektórzy mówią, że to było nawet 7 stopni Celsjusza cieplej niż jest obecnie, to było tak zwane ocieplenie holoceńskie, które trwało około roku tam 5-8 tysięcy lat temu. No i to jest okres, kiedy było idealnie na świecie, bo Sahara była pokryta z takim stepem i parkiem i były tam jeziora i były tam bagna i płynęły rzeki i były kaskady i stada zwierząt tam żyły i plemiona ludzkie. I potem zrobiła się susza, gdy się zrobiło zimno. Wtedy się stamtąd te plemiona ludzkie przeniosły do Egiptu, nad Nil. Uciekły z tego raju, którym była kiedyś Sahara i przeniosły się tam, bo tam przy wodzie jeszcze mogły żyć. To są wszystko znane sprawy i nagle myśmy sobie powiedzieli, nie, tam to wszystko jest nieważne, tylko to współczesne ocieplenie, które jest mniej ciepłe niż poprzednie ocieplenia były, ono jest powodowane przez człowieka. No, międzynarodowe organizacje biją na alarm, oczywiście lokalne polskie władze również starają się nadążyć tej nie, powiedzmy sobie, modzie. Skoryguję pana. Zmuszane są. Nie zmuszane starają się. Bo jest coś takiego jak projekt woli. Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych opracowany przez Ministerstwo Gospodarki. To jest pod naciskiem Unii Europejskiej. Tak, nawet napisałem review tego projektu. Tak. To chodzi o to, żebyśmy nie spalali naszego węgla, bo właściwie węgla by nam starczyło na 200 lat. Nie, na 25 raptem. Tylko na 25. Tak jest. Istniejące obecnie, nadające się do wykorzystania zasoby są oceniane na 25 lat, a potem rączki do bozi. Jeżeli nie zrobimy sobie energetyki jądrowej, o której pan w tej chwili nie chce mówić, tylko może później, no to jesteśmy przegrani. A Europa, a zapasów uranu tylko mamy na 272 tysiące lat dla zaopatrzenia całej ludzkości, prawda? A węgiel się skończy wszędzie na świecie za 200 lat, za 400 lat, różne są oceny. A my w Polsce za 25 lat. No, jak to jest z naukowcami właśnie? Spory problem mamy, dlatego że są naukowcy, którzy twierdzą, że tych zasobów węgla mamy znacznie, znacznie więcej na wiele, wiele lat. Natomiast kwestia źródeł energii atomowej wywołuje szereg problemów, bo one się kurczą na świecie, a poza tym następuje monopolizacja. 270 tysięcy lat to jest mało? To się kurczy coś? Ma pan jakiekolwiek inne źródło energii, które może konkurować z 270 tysiącami lat samego uranu, a toru, który jest również rozszczepialnym materiałem nadający się do produkcji energii, mamy kilka razy więcej. A czeka nas jeszcze przed po tym, coś co rozwiniemy za 50, może za 100 lat, energia z fuzji, złączenia się lekkich pierwiastków wodoru albo helu numer 3. Które jest już mamy do nieskończoności są zapasy. Energia jądrowa jest przyszłością ludzkości, a energia z ropy, z węgla to jest krótki. Ja wiem, że pan jest zwolennikiem energii jądrowej, ale są też i przeciwnicy. I co, mówią, że nie ma uranu? Mówią, że nie ma toru? Coraz mniej jest tego pierwiastka na świecie, coraz droższe wydobycie i przekształcenie go w możliwość pracy. Na razie jest najtańszy ze wszystkiego. Jak może pan sobie wyobrazić, że mając na 700 tysięcy lat zapasu uranu, będzie nam cena wzrastała dlatego, że zwiększymy zużycie? Bo zwiększymy, bo na pewno go zwiększymy, bo przejdziemy całkowicie na energetykę jądrową. Przed tym nie ma ucieczki. Los ludzkości jest na zawsze związany inaczej z energetyką jądrową. Jeżeli pan kwestionuje dane dotyczące zawartości dwutlenku węgla podawane przez organizacje międzynarodowe i nasze tutaj polskie naukowe, to na jakiej zasadzie mamy wierzyć w to, co pan mówi, że pierwiastka tego promienia twórczego jest tyle na tyle lat na świecie? Ja tego nie obliczałem i nie oceniałem, tylko zostało to ocenione przez międzynarodową instytucję, jaką jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Mają specjalny dział, który się zajmuje właśnie zasobami uranu między innymi. Oni podawali w ciągu wielu lat cały czas różną statystykę. To jest w zeszłym roku opublikowali dane dotyczące właśnie oceny, ile mamy w tej chwili takiego nadającego się do eksploatacji uranu w skorupie ziemskiej. Rozumiem. No, w takim razie inaczej zapytam. To skąd ta histeria dotycząca
dwutlenku węgla i te programy redukcji i te limity, które są narzucone państwu i ten specyficzny handel, który ja nazywam handlem dymami. Ktoś, kto nie chce produkować, ale będzie musiał płacić tamten, może kupić te limity. Jednym słowem, tworzy się jak gdyby taki obrót pieniądza, jaki kiedyś wprowadził weksel albo czek, albo karta kredytowa. To jest jeszcze lepsze porównanie jest z handlem odpustami. Bo to jest handel niczym. Przecież nie ma niczego, teraz nie sprzedaje pan, ani nie kupuje pan, dostając te pozwolenia. Płaci pan za pozwolenie. Czyli za pozwolenie wejście do nieba. Popełnił pan grzechy, dał pan odpowiednio biskupowi tam część swojego majątku i zostały panu grzechy odpuszczone i już pan jest zadowolony. I to jest coś podobnego też z tym. To jest dokładnie to samo. Pan stwierdza, że dwutlenek węgla nie jest zagrożeniem, że to zagrożenie jest klasycznym mitem, które ma nas straszyć globalnym ociepleniem, które oczywiście jest tylko fragmentem w długiej historii Ziemi, która ponoć ma 4 miliardy, a kto to wie, a może 5, a może 6? Nie, ma 4,5 mniej więcej. 4,5, to się da wyliczyć, tak? No to jest zmierzone, to zostało zmierzone przez pana ktoś pytał Patersona, profesora Patersona z Ameryki, z którym ja się zresztą byłem w konflikcie, ponieważ on zrobił rzeczywiście wielką rzecz. Był pierwszym, który zmierzył wiek Ziemi przy pomocy stosunku uranu do ołowiu. Uran rozpada się w końcu. Uran 238 rozpada się do ołowiu 206 i ze stosunku uranu do ołowiu można wyliczyć wiek Ziemi. Więc i on to zrobił. Więc wiemy dosyć dokładnie. Potem było te jego obliczenia były powtarzane, poprawiane i tak dalej. To nie jest mrzonka, to jest rzeczywiście taki wiek mamy Ziemi. A wszechświat to troszkę dłużej, około 14 miliardów lat od czasu Big Bangu. Jeśli pan wierzy w Big Bang. No właśnie, nie pytaliśmy stwórcy, kiedy... Ale pytaliśmy się, czy jest stwórca. Tak. I nadal pytamy, tak. Panie profesorze, pan robił badania kontrolne na Antarktydzie. Nie, a tak, robiłem rzeczywiście. No właśnie. No bo tam można sprawdzić najlepiej, jakie jest to zanieczyszczenie. Niekoniecznie najlepiej, dlatego że myśmy przeprowadzili w instytucie, w którym pracowałem, to znaczy w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 10 takich wypraw zorganizowaliśmy do 17 rodowców na świecie. Wobec tego mamy również wskazówki geograficzne, nie tylko jak się w czasie zmieniało skażenie atmosfery, bo to było celem przeprowadzenia tych badań takich. Za pieniądze amerykańskieśmy to zrobili. Za pieniądze pierwszego na świecie Ministerstwa Ochrony Środowiska, którym jest coś, co się nazywa po angielsku Environmental Protection Agency. Zostało stworzone w 70 roku. W 72 roku ja opublikowałem prasę w Nature, która mówiła, że w Polsce zawartość ołowiu w lodzie lodowcowym wzrosła 12-krotnie. I przyjechał do mnie wtedy wysłannik, to był 72 rok, z tego ministerstwa, z propozycją, że mogą subwencjonować moje badania nad tym ołowiem. No i wtedy podpisaliśmy 4 projekty kolejne amerykańskie. W sumie dostałem 1 300 000 dolarów co na swoje badania, co było ogromnymi pieniędzmi w owym czasie. I mogliśmy bez trudu te wyprawy wszystkie zorganizować. I ja w święcie wierzyłem, że świat jest ciężko skażony przez nasz przemysł. Konkluzja tych badań? Wtedy jak zbadaliśmy, że nad morskim okiem, na tym małym lodowczyku, tak wzrosła gwałtownie zawartość ołowiu, to sobie pomyślałem, że dobrze, a przecież uważam, że to jest najczystszy rejon Polski, Tatry. To co się dzieje w takim razie w Krakowie? Co się dzieje w Warszawie, gdzie mamy pełno samochodów i przemysł śląski i tak dalej? Więc zaczęliśmy badać, co się dzieje z populacją polską. I ja zwróciłem się wtedy do prymasa Polski, kardynała Wyszyńskiego, o zezwolenie na pobieranie kości ludzkich z obiektów sakralnych, z kościołów, z klasztorów, gdzie ludzie byli chowani od XI wieku poczynając. Można znaleźć takie zabytki kostne w Polsce. To był bardzo światły człowiek. Dostałem od razu od niego zezwolenie na pobieranie tych materiałów w Polsce.
Potem dał mi osobne pismo po łacinie, zresztą napisane do Gruzji chciałem pojechać, ponieważ tam są najstarsze chrześcijańskie kościoły. Tak, ale chodziło o analizę atomową, tak? Pierwiastkową, tak? Z tych szczątków. Nie, nie. Chodziło o skażenie ołowiem i ciężkimi metalami. I wtedy okazało się, że w Polsce my mamy w tej chwili poziom ołowiu taki w kościach ludzi, jaki mieli nasi przodkowie 2000 lat temu. Tak. I wtedy pan zaczął patrzeć inaczej na jeszcze nie. sprawę ekologii. Jeszcze nie. A kiedy ten przełom nastąpił? Wtedy okazało się, że myśmy mieli najwięcej skażenie. W ogóle najstarsze kości, które dostałem z kościołów, to był opat z Tyńca z XI wieku. I on w kości czołowej